Na podcast zaprasza Osnova, wydawca książki Selma Lagerlöf, nowoczesna Szwedka. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Zapraszamy na herstoryczną opowieść wysokich obcasów. Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Wężyk. A ja nazywam się Natalia Waloch. Dzień dobry, cześć. I jak co tydzień zapraszamy Was na nasz podcast Herstory Wysokich Obcasów, w którym opowiadamy o kobietach. Opowiadamy o kobietach, które się nie wahały żyć na własnych zasadach i łamać zasad, które narzucało im społeczeństwo, ale nie tylko tych dobrze widocznych, zewnętrznych, ale też tych mentalnych. I o tym będzie dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Tak, ale też chciałyśmy powiedzieć, że nagrywamy ten podcast w czwartek, 8 dnia agresji na Ukrainę. Kijów jeszcze się broni, podobnie jak Charków, Czerniów i Mariupol. Cherson został zdobyty. No i barbarzyństwo wojsk rosyjskich, które celują nie tylko w cywilną infrastrukturę, czyli po prostu sprawiają, że oni będą głodni i w zimnie i nie będą mieli jak się umyć, ale po prostu w ludność cywilną jest nieprawdopodobne. Ale też jeszcze bardziej niesamowita jest odwaga, no wręcz bohaterstwo Ukraińców i Ukrainek. Ja jestem pełna podziwu. No i z jednej strony, no wydaje mi się to potwornie niewspółmierne, że my tu sobie, proszę, w ciepłym studiu siedzimy w bezpiecznej Warszawie i rozpływamy się na ich odwagą, a oni tam umierają i walczą, a z drugiej strony wydaje mi się, że też potrzebujemy siły także tej emocjonalnej po to, żeby móc skutecznie pomagać tym, którzy przyjeżdżają tutaj uciekając przed wojną. Tak, zdecydowanie. To znaczy hart ducha, tak samo jak defetyzm, jest zaraźliwy i na szczęście tak to właśnie działa, że się możemy trochę no w jakiś może niezbyt elegancki sposób, ale podładowywać tym bohaterstwem, bo to jest budujące i to rzeczywiście zagrzewa do tego, żeby pomagać. Ja wczoraj na przykładzie właśnie Ukraińców tłumaczyłam synowi, co to jest hart ducha i co to jest morale. I dlaczego morale armii ukraińskiej jest wysokie, a armii rosyjskiej niskie. Tak, dlatego też zanim przejdziemy do dzisiejszej bohaterki, chciałybyśmy wam opowiedzieć trochę o Wołodymirze Zełenskim, prezydencie Ukrainy, którego cały świat i słusznie dziś Ukrainie po prostu zazdrości. Tak, i to jest absolutnie ten wyjątek, kiedy w Herstoriach, podcaście o kobietach, możemy powiedzieć o mężczyźnie, bo jest to absolutnie mężczyzna wyjątkowy na wielu poziomach. Tak, no urodził się w 78 roku, jeszcze w ZSRR, mówi po ukraińsku i po rosyjsku, był, jak wszyscy wiemy, komikiem. Ale on był prawnikiem, on skończył prawo i postanowił bawić ludzi. To nie jest wykształcony aktor, to jest prawnik, który postanowił zostać kabareciarzem, został kabareciarzem i jego ścieżka zawodowa po prostu zdryfowała w show biznes i do filmu. Tak, no wygrał Taniec z gwiazdami. Co polecam, jest? Na YouTubie jest taka mieszanka, jak Zełenski wygrywa Taniec z gwiazdami, kilkunastu tańców. Hot. Tak, i on obserwuje go na Instagramie 14 milionów, on obserwuje 194 osoby i jedną z nich jest jego partnerka z tego Tańca z gwiazdami, czyli są jeszcze wciąż w kontakcie, mimo że jest teraz prezydentem Ukrainy. Co jeszcze? Dubbingował Paddingtona, tego misia z angielskiej bajki. Też można sobie znaleźć, jak o tym opowiada. Jeśli znacie ukraiński, to polecamy. Ale, i to jest już w ogóle fantastyczne, w 2014 roku razem z kolegami zrobił parodię teledysku ukraińskiego zespołu Kazaki. I oni tam się gibają z nagimi torcami w szpilkach, takich, w których ja bym się potknęła, tak, i tak. W lateksie. Są takie szpilki, w których się chodzi na bankiety siedzące, gdzie się przychodzi na bankiet, siada na kanapie i nie wstaje, żeby się nie wywalić, a Zełenski w tym tańczy. Tak, i to jeszcze jak tańczy. Do tego piosenka dodajemy i są ukraińskiej kuchni, więc oni tam po prostu gibają się i namiętnie mówią barszcz, salo, a Zełenski mówiący cebula i mrugający, to jest po prostu klasa sama dla siebie, naprawdę szacunek. Dalej, no co, no wszyscy wiemy, zagrał w serialu Sługa Narodu. I zagrał prezydenta. Właściwie nauczyciela, który... Tak, nauczyciela, który zostaje autorytetem i zostaje wybrany na prezydenta. Tą scenę też można znaleźć na YouTubie. Ona jest trochę wypikana, ale trochę nie, ponieważ jest to scena, w której jemu się ulewa na ukraińską politykę i on klnie przepięknie. Te przekleństwa są trochę podobne do polskich, a trochę nie, ale z kontekstu, no, no można się zorientować, co on mówi. I to jest po prostu tak przepiękny rant z naprawdę światowej klasy przekleństwami w środku. I to właśnie nagrywa to uczeń i potem cała Ukraina to ogląda w tym serialu i on zostaje prezydentem. No i tak życie imituje może nie tyle sztukę, co komedię, bo on rzeczywiście prezydentem został i zagłosował na niego, uwaga, 73%
Ukraińców i Ukrainy. Tak, i to jest w ogóle niesamowita historia. Ja naprawdę, to jest taka wyświechtana fraza, ale serio, gdyby to wymyślili scenarzyści, to byśmy powiedzieli, że film nie ma racji bytu, bo jest tani i przefajnowany. Natomiast to się zdarzyło naprawdę i my już w gruncie rzeczy nie wiemy, czy rzeczywistość ściga film, czy film ściga rzeczywistość, ale to jest coś niesamowitego. Ale wiesz, ja myślę bardzo dużo o tym, że to, co mówiłaś o tym jego tańcu w lateksie i że to jest piosenka o kuchni, to, że to mógł być taki prognostyk właśnie przełamywania takiego modelu męskości. No on totalnie redefiniuje męskość. Tak. Też tę wschodnią męskość, tak, to charakteryzuje się tym, że sobie tatuuje w naszym przypadku kotwicę powstańczą, wyrazi z pogardą o pizdach w rurkach, tak? A potem ucieka przed... Kasia kilka razy oglądała to wideo, gdzie Zełenski klnie, dlatego... Tak, oczywiście. Nie, żebym ja sama z siebie, absolutnie nie. Ale no tak, ja od kilku dni mówię, że paradygmat seksowności uległ rewolucji. Tak, jeszcze tylko dodajmy, że a propos tej męskości, bo on łączy właśnie to, że nie boi się występować na szpilkach i w lateksie z tym, że kiedy mu zaproponowali ewakuację, powiedział, potrzebuje broni, nie podwózki. Tak, tak. I powiem szczerze, że ja bardzo jestem skonfundowana jako matka od tygodnia. Wolałabym, żeby moje dzieci się nie uczyły o wojnie z wojny, która jest tuż obok, ale staram się wykorzystywać jakoś tę sytuację do pokazywania im dobra, które się dzieje. I muszę powiedzieć, że Zełenski, kiedy im opowiedziałam o tym w podróży, w piątek w aucie o nim, to po prostu został superbohaterem totalnym. To znaczy, no ja im mówię, to jest przykład, słuchajcie, zobaczcie. Wszyscy się śmiali, że o, Ukraińcy sobie wybrali aktora, komika na prezydenta. Pozazdrościli Stanom, tak. I to pokazuje, że życie stawia nas w różnych sytuacjach i teraz wiecie, mówię do dzieciaków, on mógł polecieć dokądkolwiek, jego każdy kraj zachodu by przyjął i on został. I mnie to bardzo wzrusza i mam ciarki, jak to mówię. Historia człowieka, który po prostu dorósł do roli, być może był zawsze do niej tworzony, ale tego nie wiedzieliśmy, tak? To znaczy, on się okazał wielki, chociaż żadnych okruchów wielkości nikt w nim nie dostrzegał jeszcze niedawno. I to jest... Naprawdę, ja się cieszę, że wreszcie nie muszę pokazywać superbohaterom dzieciom moim w książkach. O ile mogę tak powiedzieć, to cieszę się, w cudzysłowie oczywiście, ale... Każdy Ukraino, zazdrościmy ci prezydenta. Panie prezydencie, wysyłamy naszą miłość i wsparcie. Absolutnie. I podziw, tak. Tak. Jak słusznie stwierdziłaś, dziennik, cała Polska ma nowego crusha. O ile mogę tak powiedzieć w tej sytuacji, nie wiem, sami Ukraińcy używają ironii, sarkazmu i memów, wygrywając wojnę informacyjną, więc... Notabene, on to robi świetnie. On to robi świetnie, więc on się nie obrazi na nasze... Jest absolutnie zwierzęciem medialnym, tak. I to jest coś więcej niż tylko kariera aktorska za nim. Po prostu on to... Znaczy ja myślę, że on rozumie współczesność po prostu. On rozumie media społecznościowe, on rozumie przekaz i świetnie tym operuje i oby... Tak, dalej, więc tak panie prezydencie oraz cała Ukraina, trzymajcie się tam, wspieramy jak możemy. Wiem, że to jest wciąż za mało, ale nasze wpłaty na Ministerstwo Obrony polecamy, można wpłacać. Też mam nadzieję, że się chociaż trochę przysłużyły. Dobrze, a teraz przechodzimy do samego podcastu i zaczynamy na początku XX wieku w Sztokholmie. Wysokie obcasy. Gdy odbiera z królewskich dłoni medal, dyplom i czek, jest tak blada, że rodzina zastanawia się, czy zaraz nie zemdleje. To, że jest jedyną kobietą na scenie w sztokholmskim Grand Hotelu i drugą, która kiedykolwiek otrzymała Nagrodę Nobla, no pierwszą była oczywiście Maria Skłodowska-Curie, też pewnie nie pomaga. Ale laureatka trzyma fason. W srebrnej jedwabnej sukni, swoją drogą pierwszej porządnej sukni, którą sobie kupiła, wygląda godnie i imponująco. Jak narodowa wieszczka, szlachetna córa Szwecji, współtwórczyni jej nowoczesnej tożsamości. Kulejąc, to ważne, wchodzi na środek sceny, czyta przygotowaną wcześniej mowę. Podkreśla w niej, że jest prowincjuszką, że denerwowała się jadąc pociągiem do Sztokholmu, ale pomogło jej w tym myślenie o tych, którzy cieszyli się z jej sukcesu. W tym o jej nieżyjącym już niestety ojcu, który mówi do zgromadzonych, nauczył ją kochać życie w całej jego złożoności i kruchości. Wyobraziła sobie, że jest u niego w niebie. Niebo bardzo zaś przypomina jej rodzinny dom, Marbakę, i że mówi ojcu, że jest jego dłużniczką. Ale też dodaje, dług ma nie tylko u ojca. Ma go również u ludzi, którzy opowiedzieli jej swoje historie, u nauczycieli, u wielkich szwedzkich pisarzy i wreszcie u samej akademii. Podsumowując,
51-letnia Selma Lagerlöf, mową noblowską cementuje swój wizerunek ulubionej ciotki narodu. Słodkiej, skromnej, nieśmiałej i oczywiście aseksualnej starej panny, która literacki i finansowy sukces zawdzięcza wysłuchanym w domu ludowym powieściom i wsparciu kochającego ojca. Wizerunek ów, dodajmy, miał mniej więcej tyle wspólnego z prawdziwym życiem Lagerlöf, co cudowna podróż z podręcznikiem do geografii. Ale też gdyby świat i Komitet Noblowski znał prawdziwą Selmę, ambitną, świadomą swojego talentu diwę, self-made woman z matriarchalnego rodu, no i nie zapominajmy lesbijkę, która od kilkunastu lat była w związku nie z jedną, ale z dwoma kobietami, no raczej by tej nagrody pewnie nie dostała. Skromnie spuściła wręcz oczy i oddała cesarzowi to cesarskie. Nagięcie się do obowiązujących norm nie było dla niej najwyraźniej za wysoką ceną za sławę, szacunek i nie zapomnijmy pieniądze. No, ciekawa jestem, czy nie uśmiechała się pod nosem. Ja myślę, że chichotała w kulisach. Bo można wiele rzeczy o Selmie Ottilie Lovisie Lagerlöf powiedzieć, ale nie można o niej powiedzieć, że była skromna. Jak ja się cieszę. Już jako dziecko podobno powiedziała, że będzie dorosła i mądra, uczona, potężna i bogata. No, była to deklaracja dosyć odważna w epoce, w której kobiety potężne raczej nie bywały. Mądrości, wiedzy u nich nie ceniono, a nawet trzymano je od nich z daleka, aby tylko nie chapnęły dla siebie kawałeczka. A bogate to mogły być tylko z domu lub przez małżeństwo, bo nie miały prawa do własnego majątku. Po debiucie Selma pisała do przyjaciółki. Osobiście zdawałam sobie sprawę, że będę wielka, ale zanim świat się o tym dowiedział, nie mogłam zaczerpnąć powietrza. Lecz od kiedy się objawiłam i zadziwiłam świat, opisano mnie we wszystkich gazetach Szwecji, nazwano to geniuszem, to szaleństwem. Znów mogę oddychać. Chyba nigdy nie byłam... Bardzo. Chyba nigdy nie byłam tak pyszna jak teraz, ale to wielkie wyzwolenie. Wreszcie wiem, kim i czym jestem. I to, przypomnijmy, końcówka XIX wieku. Wow! Wow, sama się czuję, jakby mi ktoś podstawił butlę z tlenem pod nos i jakbym mogła wreszcie odetchnąć. Tak, taka, ale no, ja mam ochotę trochę przebić jej ten... A ja nie, ja mam mało ochotę się napawać to z mojej strony, i uczyć. Wiem. Ale nie, no to jest fantastyczne, mieć takie poczucie własnej wartości, do pozazdroszczenia, naprawdę. No a w liście do matki dodała, że zawsze wierzyła we własny geniusz, a jej pierwsza książka to, uwaga, najlepsza książka napisana po szwedzku, jej debiut. I w ogóle nie rozumie, jak ludzie mogą mówić o jej wadach. I tak od trzeciej książki też prognozowała, że wybiorą mnie do Akademii i dostanę Nagrodę Nobla. Ty już się o to nie martw. Miała rację. No ale skąd ta właśnie niezachwiana pewność siebie? No to bezwstydne poczucie własnej wartości urodzonej w 1858 roku na szwedzkiej prowincji kulawej córce alkoholika? No, pewnie czynników było wiele. Wiemy, że nietypowe życie miała jej wróżyć ciotka tuż po urodzeniu. Dziewczynka pokazały karty, będzie chorowita, nie przeszkodzi jej to jednak dużo podróżować. Pracować będzie całe życie z książkami, no i nigdy nie wyjdzie za mąż. W tym momencie babcia Lagerlöf, wystarczająco zaniepokojona losem najmłodszej wnuczki, przerwała wróżby i powiedziała: zadowolona jestem, że będzie z niej porządny człowiek. Właściwie to jedno tylko należałoby wiedzieć. Powiem szczerze, że jak ja słyszę wróżby, to od razu czuję się, jakbym gryzła piasek. No ale tu... Weź pod uwagę, że to Lagerlöf opisała w latach 20. Tak. swojej autobiografii, więc tak, przyjmijmy tak. tu tak no, z pewnym dystansem, tak, powiedzmy. Tak, team nauka. Tak. No Selma urodziła się prawdopodobnie z dysplazją stawu biodrowego. No jest to coś, co dziś u noworodków jest badane rutynowo i łatwo to skorygować, ale nieleczone może doprowadzić do tego, że jedna noga będzie krótsza, co też się stało u przyszłej noblistki. A jakby tego jeszcze było mało, to w wieku 3 lat dopadł ją tajemniczy paraliż nóg. Po rehabilitacji choroba co prawda ustąpiła, ale Selma nigdy już nie była w pełni sprawna. I tu pisze tak. Ta niepełnosprawność zmusiła mnie do siedzenia w bezruchu i zajrzenia w głąb siebie. I to dzięki temu zostałam pisarką. Gdybym była zdrowa, prawdopodobnie musiałabym poślubić jakiegoś zarządcę fabryki. To takie trochę jak u Fridy Kahlo, która też musiała siedzieć, leżeć i... Tak, no i kompensowała to sobie w sposób nieprawdopodobny. No to jest podobno najwyższy stopień radzenia sobie z problemami, sublimacja, jak mówią terapeuci, kiedy po prostu całą naszą tragedię pakujemy w coś, co jest twórcze, kreatywne i potrafimy przerobić to w ten sposób. Niewiele osób ma to naturalnie.
No ale wracając do dzieciństwa, Selma wychowała się w Marbace, wiejskiej posiadłości w Warmlandzie. To jest prowincja przy południowej granicy z Norwegią. I dom, i Warmland Selma zmitologizuje potem bardzo w swoich książkach. Jej matka, Elizabeth Lovisa, pochodziła z rodziny zamożnych przedsiębiorców i silnych kobiet. Tu może wskazówka jest, skąd ta pewność siebie. I to z matki na córkę przechodziła własność Marbaki. Ojciec z kolei, porucznik Erik Gustav Lagerlöf, po zrzuceniu munduru prowadził życie dżentelmena na Włościach. Był to człowiek uroczy i powszechnie lubiany, na imprezach bywał duszą towarzystwa, na jego urodzinach stawiało się pół hrabstwa, a córka go uwielbiała. Długie północne zimy umilały opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie, baśnie, legendy i lokalne sagi. Dziewczynka chłonęła je jak gąbka. Gdy jej rodzeństwo, w sumie piątka, biegało po łąkach i śmigało na łyżwach, Selma połykała książki. Największe wrażenie zrobiła na niej Osceola, przygodowa powieść Thomasa Mainrida. Miała decydujący wpływ na całe moje życie. Budziła we mnie głębokie, potężne pragnienie wyprodukowania czegoś równie dobrego. Dzięki tej książce już jako dziecko wiedziałam, że będę pisać powieści, powie potem. Za dzieciństwa Selmy w Warmlandzie kończył się boom na małe huty, które przegrywały konkurencję z dużymi zakładami. Kryzys dotknął całą prowincję oczywiście, pieniądze się skończyły, a ambitne projekty Erika Gustawa, czyli ojca Selmy, musiały zostać odłożone ad calendas graecas, czyli po prostu, mówiąc po naszemu, na święty nigdy. Ojciec Selmy nie zniósł tego dobrze. Pił coraz częściej, coraz więcej, resztki majątku przegrywał w karty i zmienił się w domowego tyrana. Selma napisze później, że tak naprawdę był dobrym człowiekiem, ale potwornie rozpieszczonym przez nieustanną służalczość i posłuszeństwo otoczenia. No i choć kochała ojca, to nie zamierzała na całe życie wiązać się z podobnym despotą. W ogóle nie miała zamiaru wychodzić za mąż. Owszem, pragnęła, by w jej życiu pojawił się mężczyzna, ale bynajmniej nie książę na białym koniu, który porwie ją prosto na ślubny kobierzec. Mądry i znakomity nieznajomy, marzyła, cudownym przypadkiem odkryje jej utwory i uzna za godne wydrukowania, a potem już wszystko inne pójdzie samo, napisze. Miała precyzyjne plany, tak, bardzo. Bardzo wcześnie. Od dziecka wiedziała, że będzie pisać, a potem tak. Powiedziałam wówczas do Daniela, chodzi o jej brata, jeśli kiedyś będę bogata, to nie pojadę nigdy trzecią klasą. A Daniel zrazu nie odpowiedział, potem zwrócił się ku mnie, zmierzył mnie wzrokiem od stóp do głów i powiedział dobitnie: ja sądzę, że będziesz całe życie jeździć trzecią klasą. Tak. I to... Ach, rodzeństwo. Rodzeństwo. Rodzina. Tak. Rodzina. Święta rodzina. W sondażach wszyscy mówią, że jest najważniejsza. To był fragment jej wspomnień. Daniel był rzeczywiście bratem Selmy. No a trzecią klasę jechała do Sztokholmu, do szkoły. Ojciec nie chciał jej tam posłać. Po co dziewczynie edukację, uważał, tyle w temacie wsparcia. Ale skapitulował przed rzeczywistością. Jego kulawa, niezaładna, nie przejawiająca zainteresowania mężczyznami córka w domu męża po prostu nie znajdzie, więc lepiej, żeby zdobyła wykształcenie i została nauczycielką, niż miała do końca życia być ciężarem dla rodziny. No tak, to jest typowe myślenie tamtych czasów. Niezaładna, to niech się uczy, nie? No ale wiesz, no pragmatyczne, no że protestancki pragmatyzm. Selma nie sądzę, żeby miała coś przeciwko. No nie, na pewno przeciwko edukacji nic nie miała. Na studia popchnęła ją Ewa Fryxell, to jest jedna z pionierek szwedzkiego ruchu feministycznego. I Ewa usłyszała Selmę recytującą swój wiersz na weselu siostry. I chociaż to nie był wiersz wybitny, Lagerlöf niedługo później zresztą zarzuciła pisanie poezji z niewątpliwym pożytkiem dla szwedzkiej literatury. Nie była to dobra wiersz, nie były, oj nie były. No, ale właśnie literatura ma to do siebie, że można wybierać w gatunkach i spełniać się gdzie indziej, a dla Selmy szacun, że się nie upierała, że poetką również może być wybitną. W każdym razie Ewa Fryxell dostrzegła wtedy w dziewczynie iskrę. Idź w świat zdobywać wiedzę, tak byś nauczyła się w pełni korzystać ze swych talentów, powiedziała jej. Och, to jest to zdanie, które powinny naprawdę dziewczynki, młode dziewczyny słyszeć od starszych kobiet. I Selma pojechała. Najpierw do żeńskiego liceum, potem seminarium nauczycielskiego w Sztokholmie. W 1885 roku 27-letnia Lagerlöf dostała posadę nauczycielki w żeńskiej szkole z internatem w Landskronie. To takie nie za duże szwedzkie miasto. W tym samym roku zmarł jej ojciec. Selma napisze potem, że poczuła jednocześnie pustkę i ulgę. A niedługo później rodzinna farma Marbaka została sprzedana za długi. Uczyć będzie przez 10 lat.
W Landskronie była lokalną gwiazdą, popularną zarówno wśród uczennic. Uczyła nas wszystkiego, od darwinizmu do socjalizmu. Nigdy nie uważała, że jesteśmy za młode, aby coś zrozumieć, wspominała później jedna z jej uczennic. No i nauczycielek z rosnącą renomą autorki wierszy i opowiadań. Szczęśliwie przebywam w bardzo wąskim kręgu znajomości, lecz me serce jest tak skamieniałe na nich wszystkich. Jesienią dużo bardziej je lubiłam. W tym czasie rozpieściłam kilka z nich, teraz ciągnę za sobą te pęta. Jestem na siebie wściekła, przykrzy mi się natura Don Juana. Och, no smuteczek. Smuteczek. Pisała tak do koleżanki z seminarium. Ale też widać, że spokojne życie na prowincji jej nie wystarczało. Bo na pytanie uczennicy o swoje marzenia odpowiedziała po swojemu, czyli niezbyt skromnie, ale za to naprawdę całkowicie szczerze, zostać największą pisarką Szwecji. No i w maju 1989 roku Selma ścięła swój gruby warkocz niemal na zapałkę i zasiadła do pisania. Co swoją drogą też śmiały ruch. Tak, zwłaszcza na tych późniejszych zdjęciach to jest taka starsza pani z tym takim kokiem, takim z początku wieku, ale są też zdjęcia, jak ma naprawdę króciutkie te włosy, też takie bujne. No i tak w sumie na ten czas. I stało się tak, że gdy odrzuciła, ona pisze o sobie w trzeciej osobie, że gdy odrzuciła wreszcie wszystkie swe skrupuły i krępujące jej uwięzy, pióro jej zaczęło biec samo po papierze. Oto, co znaczy pisać. Nieznane myśli i obrazy, coś, czego nigdy nie przeczuwała, że tkwi w jej głębi, tłoczyło się na papier z szybkością niepojętą. To, co zazwyczaj wymagało miesięcy, nawet lat, było gotowe po kilku godzinach. Szanuję, przyszła muza i ją wykorzystała, to jest przepiękny moment, niestety przychodzi kiedy chce. To prawda. Efekt tego pisarskiego szału uniesień Lagerlöf wysłała na konkurs literacki czasopisma kobiecego Idun. No i tu się możemy spodziewać, że pisane w takim szale coś było niewiele warte, a tu pach, dziewczyna wygrała ten konkurs. No i pokazałam, że potrafię pisać i że to więcej niż zwykłe babskie śmieci, bo gdyby to było coś takiego, potwornie bym się wstydziła. Teraz mam prawo poświęcić sporą część dnia na pisanie, pochwali się matce. Zachęcona przez inną feministyczną pionierkę, baronową Karin Alderspare, wzięła rok urlopu i dokończyła swoją pierwszą powieść Gosta Berling. I tutaj powiedzmy, że Selma rzeczywiście miała szczęście do mentorek i to jest coś szalenie ważnego w życiu kobiety. To prawda. A w ówczesnej skandynawskiej literaturze dominował realizm i naturalizm, ale Selma, wychowana na ludowych baśniach, preferowała z realizmów ten magiczny. No i historię księdza wyrzuconego ze stanu duchownego za pijaństwo wzbogaciła paktem z diabłem, licznymi romansami i tabunem barwnych, ekscentrycznych postaci drugoplanowych. Dodajmy, że w 1924 roku na podstawie Gosty Berlinga powstał niemy film z naprawdę z młodziutką Gretą Garbo, zobaczył go Louis B. Mayer i porwał aktorkę do Hollywood. Czyli jeszcze matka legendy poniekąd, tak. Przynajmniej chrzestna. Kończąc książkę, tak ją zareklamowała swojej protektorce. W tajemnicy powiem pani, że mój talent do kompozycji jest równie wielki, co moja fantazja. Jakże inaczej mogłabym dokonać tego, że każdy rozdział jest całością, a jednak książka jest dziełem w pełni kompletnym. Nie sądzę, by ktoś potrafił to po mnie zrobić. Absolutnie wspaniała. No, uczmy się. Tak. Bierzcie i częstujcie się, siostry. Dokładnie. Dobrem od ciotki Selmy. Tyle, że mimo niezłomnego przekonania autorki o swojej własnej wielkości, Gosta Berling sprzedawał się umiarkowanie. Przynajmniej dopóki wpływowy duński krytyk nie dał mu stempla jakości. Z zastrzeżeniem, że książkowym pocałunkom brakuje żaru, objęcia kochanków są chłodne jak noc, przez którą mknął sanie. Tym niemniej Sztokholm i Kopenhaga rzuciły się do księgarni sprawdzić, czy pisarka faktycznie jest tak oziębła. Selma Lagerlöf wreszcie została uznaną autorką. I wcale nie była oziębła. I tutaj przechodzimy do kolejnego odcinka fascynującego jej życia. W styczniu 1894 roku 36-letnia Selma pomieszkiwała u swoich znajomych w Sztokholmie i właśnie wtedy do jej drzwi zapukała Sophie Elkan. Elkan miała wtedy 41 lat, była też pisarką, zresztą jej debiut się cieszył sporym sukcesem i chciała po prostu spotkać Lagerlöf, bo poruszyło ją jej opowiadanie. Do tego Elkan od 15 lat nosiła żałobę po mężu i dwuletniej córce, oni oboje zmarli na gruźlicę. No i dla Selmy była to miłość od pierwszego wejrzenia i chyba w ogóle pierwsza miłość. Uniosła żałobną walkę Sophie i powiedziała: jest pani bardzo piękna i wiem, że się zaprzyjaźnimy.
Za życia Selmy i zresztą długie lata później związek obu pań nazywano oczywiście przyjaźnią. Sophie była co najwyżej towarzyszką pisarki, mimo że razem podróżowały i pomieszkiwały. Ale w 1990 roku, pół wieku po śmierci Lagerlöf, zgodnie zresztą z jej życzeniem, opublikowano jej listy i narracji o tylko przyjaźni nie dało się już utrzymać. Z tym, że to, czy poza uczuciem łączyła je też fizyczna bliskość, pozostaje jednak niedookreślone. Ale wiemy na pewno, że Selma tej fizycznej relacji z Sophie bardzo chciała. Niedługo po spotkaniu napisała do niej, że miała wrażenie, że znają się od lat. I pisze tak. Ale musiałam ugryźć się w język i mocno przywierać palcami do oparcia kanapy, żeby się nie rzucić i nie pocałować cię szalenie. No i przyciągnęłam cię do siebie, choć sama nie wiedziałam, że ciągnę. No, tak jak gad, który potrzebuje promieni słońca, żeby nabrać ciepła, tak Selma potrzebowała Elkan, by się w jej blasku ogrzać. I pisała znowu tak. Nie myśl, że jestem kawałem lodu. Och, wręcz przeciwnie. Głęboko w środku, wiedz to, czai się dzikie zwierzę. W swoich listach o uczuciu do Sophie, zniewalającym fizycznym przyciąganiu, które, tu cytat, nie zależy od woli, od zamysłu, od mądrze kalkulowanych wyborów, Lagerlöf pisze per to. No, w XIX-wiecznej Szwecji nie ma języka opisującego kobiece pożądanie do innej kobiety. No, zresztą do mężczyzny, umówmy się, też nie bardzo, bo kobiety w epoce wiktoriańskiej uznawane były za istoty aseksualne, które męskie potrzeby znoszą cierpliwie i bez przyjemności, w nagrodę dostając dzieci. Od 1864 roku homoseksualność została w szwedzkim kodeksie uznana za występek przeciw naturze, karany wyrokiem do 2 lat więzienia, ale ten paragraf stosowano wyłącznie wobec mężczyzn. I dopiero na przełomie wieków, kiedy nauka zaczęła nieśmiało dostrzegać kobiecą seksualność, w szwedzkim słowniku pojawiło się pojęcie lesbijka. I była to osoba zdefiniowana jako ktoś uprawiający nienaturalny nierząd między kobietami. Dla mnie to jest niesamowite, że kobiety dyskryminowano nawet kiedy w ludziach doszukiwano się aberracji i budowano kodeksy karne, że po prostu kobiety znaczyły tak mało, że się nawet nie spodziewano po nich występnych skłonności po prostu. Nawet jakby tu przy całej paranoi tego pojmowania jakby homoseksualności, to nawet tutaj jakby kobiety były gdzieś z boku odsunięte, nie? Tak, ale pewnie też ta niewidzialność dawała im bezpieczeństwo po prostu i możliwie życia tak jak chciały, więc to ma swoje plusy i minusy. Tak, ale chodzi mi o takie, wiesz, po prostu podejście do kobiet, które zawsze były jednak tak, tą drugą kategorią, na którą się mniej po prostu patrzy i zwraca uwagę. A wracając do Selmy, no w jej uczuciu do Sophie dla niej nie było absolutnie nic nienaturalnego. Widzę w Kopenhadze tak wiele związków między kobietami, że muszę spróbować dojść do jasności, co chce przez to natura, pisała. Do tego stawiam definicję miłości następująco. Potrzeba posiadania drugiej osoby, by odczuć swoje prawo do życia. Ten, którego nikt nie może pokochać, musi umrzeć. Oraz pisze jeszcze tak. Moje uczucie do ciebie nie jest brzydkie. Dlaczego człowiek mógłby nie móc kochać równie mocno kogokolwiek? Ciekawa jest ta jej definicja miłości. To jest tak, coś, nad czym można się zawiesić pisać i pomyśleć. Tak, potrafiła. Potrafiła wydobywać, wiesz, takie rzeczy, które mamy w sobie, ale prawdopodobnie sobie ich nie nazywamy tak. Elkan raczej jej pożądania nie podzielała. Selma nie miała żadnych doświadczeń z mężczyznami. Sophie z kolei miała wcześniej przecież męża i dziecko oraz mieszkającego w Belgii kochanka, którego widywała co prawda rzadko, ale też nie zamierzała z niego rezygnować. I skąpiła Selmie fizycznych wyrazów miłości. Lagerlöf dopytywała ją w listach. Pocałunki, które wysyłasz w listach, są dla mnie zagadką. Jak mam rozumieć taki towar? To weksle czy bezwartościowe próbki? I czy takie długi zostaną spłacone w pokojach pełnych ludzi, czy w szklarni w nas? Czyli zakładam, że coś w tej szklarni musiało się dziać wcześniej, skoro o niej tak wspomina. No ale Sophie w końcu wprost poprosiła, żeby Selma trzymała ręce przy sobie. Zażądała też, żeby jej listy z pierwszych 3 lat znajomości zostały spalone. No a Lagerlöf wyprzedzała swoje czasy i swoje listy pieczołowicie zachowała. Ale też, nawet jeśli w ich związku to Lagerlöf chciała bardziej, niewątpliwie wiele zawdzięcza swojej kochance łamane na przyjaciółce. No bo to Elkan skłoniła Selmę do rezygnacji z kariery prowincjonalnej nauczycielki i poświęceniu się wyłącznie pisaniu. Poza tym, jako intelektualistka,
znana na sztokholmskich salonach, otworzyła przez Lagerlöf wiele drzwi. No i pokazała jej świat. Tak, obie panie najpierw pojechały do Włoch, potem do Egiptu i Jerozolimy. Selma połączyła zwiedzanie ze zbieraniem oczywiście materiałów do kolejnych książek. Dziwów Antychrysta, opowieści o konflikcie między socjalizmem a chrześcijaństwem na Sycylii i Jerozolimy, czyli epickiego eposu chłopskiego. To właśnie Jerozolima dała jej międzynarodową sławę i pierwsze w życiu przyzwoite pieniądze. No i jak się można spodziewać, spowodowała poważne pęknięcia w relacji z Elkan. No bo Sophie też przywiozła z podróży po Bliskim Wschodzie książkę, no ale jej powieść przeszła już zupełnie bez echa. A Elkan, która była też ambitna i głodna sukcesu, no i mało nadawała się na stojącą w cieniu żonę, była o sławę swojej towarzyszki zwyczajnie zazdrosna. Nie pomogło też to, że pojawił się kolejny powód do zazdrości, czyli Valborg Olander. Epickie to imię ma, naprawdę epickie. Tak, tak, piękne, mocne takie. Jesienią 1901 roku Lagerlöf dostała nietypową propozycję. Czy znana pisarka nie zechciałaby może napisać podręcznika do geografii dla szkół publicznych? W imieniu Szwedzkiego Związku Nauczycieli zadała to pytanie panna Olander, nauczycielka i sufrażystka. Rozmawiało się panią tak dobrze, że zobaczyły się znowu, a potem spotkały się jeszcze raz. Selma nawet powiedziała Sophie, że Olander się do niej zaleca, ale potem przestała ją informować o postępach nowej znajomości. Ta, no bo do Valborg Selma z kolei pisała tak. Za każdym razem, gdy tu jesteś, próbuję cię pocałować tak mocno, żebym satysfakcję czuła przez kilka dni. Ale znów tęsknię za tobą, zanim znikniesz za bramą. Z ciężkim sercem drę twoje listy. Chciałabym je zostawić, by móc się nimi ogrzewać, ale nie śmiem. Nikt na świecie nie kochał mnie tak jak ty i dlatego należy do ciebie. No a listy kochanki niszczyła, żeby nie wpadły Sophie w ręce. Bo Elkan może i chciała, żeby jej relacja z Lagerlöf miała charakter wyłącznie przyjacielski, ale z drugiej strony wcale się jej nie uśmiechało, żeby ktoś zajął jej miejsce u boku Selmy. Droga moja, nie wybierzesz Valborg, bo to Valborg, zamiast mnie, nieprawdaż? Zapytała w końcu otwarcie. No i dalej było dużo łez, histeryczne oskarżenia i dramatyczne sceny, ale Selma po prostu nie potrafiła wybrać. I tak Elkan i Olander musiały nauczyć się z tym żyć. No i nauczyły, bo we trójkę w tym kruchym rozejmie przeżyły prawie 20 lat. Selma, dostojna, królewska, chłodna, Sophie, neurotyczna, zazdrosna, odmawiająca czułości, ale też niezastąpiona. No i Valborg, ta najmniej z nich fotogeniczna, ale najbardziej oddana. Valborg o imieniu dosłownie oznaczającym ratunek na polu bitwy, to jest imię Walkirii. Valborg organizująca Selmie kalendarz, pamiętająca jej rachunkach, jak prawdziwa żona pisarza. No i Valborg zawsze druga, nawet po śmierci rywalki. Selma propozycję napisania podręcznika przyjęła. Sama do szkoły powszechnej nie chodziła, za jej czasów były to placówki dla biedoty, ale świat się zmieniał, edukacja też i Lagerlöf bardzo chciała w tej zmianie brać udział. Zaczęła od researchu. Razem z Sophie przejechała cały kraj i robiła obszerne notatki. I efektem tej jej pracy była wydana w 1906 roku, uwaga, tadam, na to czekamy, cudowna podróż. Książka, z której Lagerlöf jest dziś najbardziej pamiętana. Pewnie dla wielu z nas jedyna, którą potrafilibyśmy wymienić. Tak, ja nie czytam żadnej, poza dzieciństwem właśnie cudownej podróży. I pamiętam film, serial był animowany za mojego dzieciństwa w telewizji. Mhm. No ja serialu nie, ale książkę mam jeszcze, takie dwa tomy z latającymi kartkami, bo to się czytało po parę razy. A jej bohater, Nils Holgersson, zaczyna jako, no cóż, antypatyczny młodociany sadysta, którego ulubioną rozrywką jest dręczenie zwierząt gospodarskich. No i pewnej niedzieli, tuż po tym jak wyłgał się z pójścia do kościoła, to akurat popieramy, łapie domowego skrzata, tomtę, a ten zmniejsza go do własnego rozmiaru, czyli mniej więcej kciuka. No i właśnie kiedy zwierzęta mają wziąć, no umówmy się, zasłużony odwet na Nilsie, ratuje go gąsior Marcin. Zabiera na swój grzbiet i dołącza razem z chłopcem do klucza dzikich gęsi lecących do Laponii. Miała wyobraźnię.
Po drodze tam i z powrotem Nils, a wraz z nim czytelnicy i czytelniczki, poznają specyfikę wszystkich szwedzkich regionów, typowe dla nich krajobrazy, zwierzęta i rośliny, a przy okazji przeżywają barwne przygody i uczą się zachowywać przyzwoicie. Cudowna podróż, która tak zręcznie przykrywa dydaktyczny cel wciągającą treścią, że czytając to jako dziecko, no nie miałyśmy pojęcia, że to absolutnie w ogóle nie jest podręcznik, sprzedawała się jak cynamonowe bułeczki, robiąc z autorki najpopularniejszą pisarkę szwedzką i eksportowy hit. I ja tu widzę w ogóle odpowiedź na to, dlaczego do dzisiaj szwedzkie książki dla dzieci są najfajniejsze. Ja mam większość książek moich dzieci są szwedzkie, bo jeśli oni w tamtych czasach klepnęli coś takiego jako podręcznik, to świadczy o tym, że naprawdę to jest inny stan umysłu zupełnie niż u nas tutaj. Po prostu no, wołanie na puszczy, tak? U nas o ciekawe podręczniki. Mój ojciec, jak obejrzał mój podręcznik do geografii w czwartej klasie podstawówki, to powiedział: dziecko, możesz mieć mierę, tylko przechodź z klasy do klasy. Tego się nie da uczyć. To jest tak nudne, że po prostu w życiu cię nie będę tego zmuszał. No tak. Chcemy takich podręczników. Tak, dokładnie. To znaczy, uczysz się zarówno krajobrazów, geografii własnej ojczyzny, jak i pewnego patriotyzmu, tak? Zupełnie wchodzi to przez osłodze. No tak, i przeżywasz przygodę, tak? I jeszcze no, prawdopodobnie super. Robi to z ciebie mola książkowego, bo no tak to zazwyczaj bywa, kiedy trafimy na jedną fantastyczną książkę, to po prostu no zasysamy i wiesz co, zaczynamy ciekawe, czytać. Jak teraz dzieci na to spojrzą, bo tak teraz sobie przejrzałam, to tam jednak trochę smrodek dydaktyczny się nad tym wszystkim unosi, no bo wiadomo, minęło ponad 120 lat. Ale dalej przygody są i też pomyślałam, wypożyczę to chyba dzieciom z biblioteki i spróbujemy skorzystać i zobaczę, to ci powiem, czy załapały, czy to się nie zestarzało za nadto. W każdym razie po sukcesie książki Selma odkupiła rodzinną marbakę i zrobiła z niej modelowe gospodarstwo. W międzywojniu Lagerlöf, córka pijaka Jutracjusza, była jednym z największych pracodawców w okolicy. A przyjeżdżający zobaczyć jej dom pani pisarki mogli kupić kabaczki od noblistki, mleko od jej krów czy płatki owsiane z jej ziarna. Oj, miała głowę na karku. Miała, nie? Zdecydowanie miała. W 1909 roku Lagerlöf dostała wreszcie tego Nobla. No, wiadomo. Wiadomo, ale to była no, kwestia czasu. Tak, no 3 lata musiała czekać. No. No a w 1914 roku została pierwszą kobietą zaproszoną do Akademii Noblowskiej. Następna pojawi się tam dopiero 30 lat później. Przez ponad 3 dekady pisarka będzie w Szwecji prawdziwą instytucją. Na podstawie jej książek powstawały filmy, sztuki i opery nawet. Proszono ją o interweniowanie podczas strajków, podpisywanie petycji o zakończenie wojny, no i zaangażowanie się w ruch na rzecz praw wyborczych kobiet. To ostatnie robiła najchętniej. Brawo. Uważała za absurd, że połowa społeczeństwa nie może głosować, no i popychała ją też Valborg, która przecież sama była mocno zaangażowana w ruch sufrażystek. W 1911 roku Selma była jedną z głównych prelegentek Międzynarodowego Kongresu Emancypantek w Sztokholmie. No i jej przemówienie, które no według dzisiejszych standardów nie było ani przesadnie płomienne, ani radykalne, mówiła tak: ale czyż nie zrobiłyśmy nic, co by uprawniało nas do tych samych oczekiwań od życia, które mają mężczyźni? Że życie na ziemi jest tak samo długie jak ich. Czyżby miało zniknąć bez śladu? No ale sama obecność Selmy była żywym dowodem na słuszność postulatów sufrażystek. No bo oto mamy najsłynniejszą szwedzką pisarkę, noblistkę, kobietę z dyplomem wyższej uczelni, właścicielkę świetnie prosperującej farmy i taka osoba nie może wybierać swoich przedstawicieli w parlamencie. Absurd na dłoni. Szwecja przyznała swoim obywatelkom prawo głosu 10 lat później, w 1921 roku. W tym samym roku na udar zmarła Sophie. Selma była niepocieszona absolutnie, wygłosiła na jej pogrzebie przejmującą mowę i urządziła u siebie w Marbace pokój pamięci Elkan, pełen jej książek, mebli i portretów. Co o nim myślała Valborg? No, nie wiemy niestety. Ale to Valborg żyła najdłużej i to jej zawdzięczamy bardzo, bardzo niepochlebny portret rywalki w pierwszych biografiach Selmy. No niech tyle przynajmniej miała. Zemsta, tak. Tak. Rozgrzeszamy. Tak. Sophie była Żydówką i gdy w latach 30. w Niemczech zaczęły się prześladowania Żydów, Lagerlöf, pewnie trochę pod tym wpływem, napisała artykuł w obronie żydowskich uchodźców, bo już wtedy przyjeżdżali między innymi do Szwecji. No i to była jej pierwsza i ostatnia publiczna interwencja. Niemcy były jej drugim największym rynkiem. W
III Rzeszy kochali ją zarówno czytelnicy, jak i partia narodowo-socjalistyczna, uważająca jej twórczość za personifikację nordyckiego ducha, czymkolwiek to jest. No i po jej apelu czynniki oficjalne, choć no nie zaczęły palić jej książek, ale dały wyraz swojemu niezadowoleniu. Lagerlof, niewdzięczna, zawiodła niemiecki naród, czy aby na pewno chce to robić dalej? I Selma zamilkła. Nie podpisywała listów otwartych, nie zaangażowała się w ratowanie Żydów, nie odpisywała na błagania o pomoc. Owszem, rozumiem, że musisz uważać ze względu na swoje interesy, podsumowała to jej koleżanka, a Selma nie zaprzeczyła. A potem, w 1938 roku, przyszedł list od Nelly Sachs. Nelly urodziła się w 1891 roku w Berlinie, w rodzinie zasymilowanych Żydów. Na 15 urodziny dostała Gosta Berlinga i się zachwyciła. Chciała, jak autorka, zostać pisarką, ale konserwatywna rodzina wysłała ją do szkoły dla przyszłych żon. Tyle, że kandydat na męża, w którym się zakochała, starszy od niej, rozwiedziony no i goj, nie spodobał się rodzicom i zabronili Nelly go poślubić. Dziewczyna bardzo ciężko to przeżyła, no po prostu przestała jeść. I po 2 latach w psychiatrycznej klinice lekarz poradził wychudzonej pacjentce, żeby pisała poezję. Pomogło. W 1921 roku 30-letnia Nelly wysłała Selmie Lagerlof na urodziny swoje mocno inspirowane prozą noblistki opowiadania, cytat, napisane przez młodą Niemkę, która czci wielką szwedzką autorkę jako jej wspaniały wzór do naśladowania. Selma odpisała zdolnej i jakże pełnej szacunku fance. Napisała, sama bym lepiej tego nie napisała. To niesamowite w ogóle, że zdobyła się na coś takiego. I przez kolejne 15 lat obie panie wymieniały listy. No ale pod koniec 1938 roku sytuacja Żydów w Niemczech była już desperacka. Kilka tygodni po Nocy Kryształowej Nelly napisała do swojej szwedzkiej korespondentki. Czy Selma, którą tak podziwia i tak kocha, mogłaby pomóc jej i jej matce wydostać się z Berlina? Byłabym wdzięczna każdym włóknem mojego jestestwa za najmniejszą szansę na przeżycie. Wybacz, że do ciebie piszę, że musiałam złożyć swój los w twoje ręce. Całuję je ze łzami. Selma nie odpisała. Być może była już tak stara i chora, że po prostu nie przeczytała w ogóle tego listu, albo była nieświadoma niebezpieczeństwa, jakie grozi jej korespondentce. Kilka miesięcy później Sachs napisała ponownie, tym razem bardziej wprost. Czy ty, która przez całe moje życie byłaś symbolem miłości i dobroci, pomogłabyś mojej matce i mnie otworzyć bramę do Szwecji, kraju, do którego tak żarliwie tęsknimy, pozwalając mi wpisać twoje nazwisko jako referencję w szwedzkim konsulacie. To nasza jedyna nadzieja na uzyskanie pozwolenia na pobyt w Szwecji. Lagerlof napisała rekomendację. Krótką. To dla mnie ważne, by panna Sachs została przyjęta w Szwecji, ale dopiero po osobistej interwencji jej przyjaciółki. Nelly z matką wydostały się z Niemiec w maju, ostatnim samolotem wylatującym z Berlina z Żydami na pokładzie. Selma zmarła 2 miesiące wcześniej. Ostatnie dni spędziła w pokoju pamięci Sophie z Valborg, trzymającej ją za rękę. W 1966 roku Sachs odebrała literacką Nagrodę Nobla. W swoim przemówieniu podziękowała Selmie Lagerlof. To jest historia naszpikowana w ogóle w zasadzie samymi kobietami. Tak, tu właściwie oprócz ojca mężczyzn nie ma, tak. A Selma jest no nieoczywistą postacią, to na pewno. Chociaż z drugiej strony, czy naprawdę możemy wymagać od umierającej 80-letniej kobiety, czy możemy wymagać? Jeśli jednym podpisem tak mogła uratować, to chyba jednak powinniśmy wymagać, tylko też trzeba no, dać jej trochę slack za to, że jednak już była bardzo stara i bardzo chora. Tak, a poza tym wydarzenia, które się teraz dzieją, też pokazują, że my wszyscy bywamy gdzieś ślepi, głusi i głupi. Tak? Dlatego, że kiedy dzisiaj patrzymy wstecz na to, co się działo w Europie, w Ukrainie przez ostatnie lata, ja się trochę pukam w głowę, tak, że nie widziałam tego wyraźniej. No widziałam w 2014, oczywiście pamiętam, ale szczerze przesypało mi się to przez lata i po prostu... Tak, czasem się różnych rzeczy nie widzi, co nas oczywiście nie usprawiedliwia, Selmy też nie usprawiedliwia, ale tak, zgadza się, mając lat 80 parę, to rzeczywiście można mieć już kontaktowanie ze światem troszeczkę ograniczone, chociaż nie zawsze. No z drugiej strony ona gdzieś tam nie zaprzeczała, że chodzi o jej interesy. Tak. W
W każdym razie poza tym fascynująca postać z bardzo ciekawym życiem i naprawdę to jest pytanie o predyspozycje genetyczne kontra wychowanie, bo tu by się wydawało, że nic w jej wychowaniu nie mogło spowodować za bardzo tej takiej wewnętrznej pewności siebie, że ona jest po prostu świetna, znakomita, że jej powieści są genialne. A jednak miała tą taką siłę w sobie, tą taką nawet wręcz pychę w sobie, która, no może pycha nie jest, nie bezpodstawnie jest na liście grzechów głównych, tym niemniej to jest jednak ożywcze, kiedy tą pychę przejawia dla odmiany kobiety. Znaczy, ale pytanie, czy to była pycha, skoro świat potwierdzał to, co myślała. No być może ona miała naprawdę znakomity talent do introspekcji i być może ona była totalnie trzeźwo myślącą osobą, tak siebie oceniając, bo ostatecznie wyszło na jej. I tak, wiesz, myślę, na ile my wszystkie może to mamy, tylko mamy stłumione. Znaczy właśnie może Selma była normalna, a my wszystkie jesteśmy jednak otumanione właśnie pojęciami takimi jak skromność, jak właśnie takie niewychylanie się, jak takie myślenie, no dobra, może jestem w tym dobra, ale na pewno jeszcze mi potrzeba dużo i nie będę mierzyć zbyt wysoko, tak? No jak ktoś mówił, nie? Celuj w księżyc, nawet jak nie trafisz, będziesz między gwiazdami, więc być może... No na pewno to było niezwykłe, absolutnie, tak, i to pokazuje, że rzeczywiście te ścieżki naszych osobowości chodzą, chyba przeceniamy w ogóle wychowanie, bo jak opowiadamy o tych niezwykłych kobietach, to one rzeczywiście robią rzeczy, po których nikt nie mógłby się spodziewać, nic im nie sprzyjało, a tu bach. Mnie jeszcze fascynuje jedna rzecz, to znaczy to, że Selma z jedną i z drugą ze swoich przyjaciółek, kochanek, to wyrzekł, na przykład podróżowała po świecie, mieszkała z nimi, kiedy odbierała Nagrodę Nobla, też była z nimi, jakby wszyscy to przyjmowali. I ja jestem ciekawa, czy to raczej było, że wszyscy wiedzieli, że one są razem i ich to specjalnie jednak nie obchodziło, czy jednak rzeczywiście relacje między kobietami były w tej takiej szarej strefie bardziej do zaakceptowania, czy jednak w przeszłości stosunek do osób LGBT, jednak to, co było oficjalne, a to, co było praktykowane, jednak mocno się różnił. No ja myślę, że hipokryzja na pewno była czymś na porządku dziennym. Musiała być, bo zasady, które były stworzone, były nie dla ludzi. To prawda. I też nie dla mężczyzn, w ogóle były nie dla ludzi. Także ten. Ale mnie fascynuje też to, że ona tak naturalnie podchodziła do tej swojej seksualności i to dla niej nie było problemem. Tak, jakiegoś martwienia się, czy aby na pewno nie pójdę przez to opiekła. Nie, to jest naturalne, to jest moje uczucie, to jest moja miłość do ciebie. Nie mam się czego wstydzić. I to było też fantastyczne. No nie bała się dziewczyna piekła. Nie bała się i bardzo dobrze. I z tym skończmy, to jest dobre przesłanie. Nie boimy się piekła, tak. Jesteśmy sobą. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o Selmie, to wydawnictwo Osnowa wydało właśnie jej bogato ilustrowaną, jest naprawdę dużo zdjęć Selmy, jej dziewczyn, jej domu, wszystkiego, co tylko chcecie. Nazywa się Selma Lagerlöf, nowoczesna Szwedka i napisana została przez Annę Nordlund i Bengta Vanseliusa. Pewnie morduje te nazwiska. Rozdamy 3 książki. Tradycyjnie trzeba wejść na Facebook Wysokich Obcasów, znaleźć post promujący ten odcinek i odpowiedzieć na pytanie, co po polsku znaczy imię drugiej dziewczyny Selmy Lagerlöf. To wchodzimy na Facebook Wysokich Obcasów. A żeby być na bieżąco z herstoriami, wchodzimy na Facebooka Herstorie Wysokich Obcasów i na Instagram Herstorie WO, gdzie też wrzucamy różne treści, pokażemy też książkę. Tak, i oczywiście wrzucimy linka do prezydenta Zełańskiego gibającego się w lateksie w Instastory. Jeśli jeszcze tego nie znalazłyście, to tam będzie, jest przewspaniałe, polecamy. I cóż jeszcze możemy powiedzieć? Ruski wojenny korabel idzie na chuj. I to mówiłam ja, Katarzyna Wężyk. I mówiłam ja, Natalia Waloch. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejny. Zapraszamy w najbliższy wtorek. Na podcast zaprasza Osnowa, wydawca książki Selma Lagerlöf, nowoczesna Szwedka.